poniedziałek Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek, nie mylić z poniedziałkiem wielkanocnym, bo tamten też jest wielki, a nawet może i większy, a zresztą kto ich tam wie, kto rozmawiał z poniedziałkami, to wie. Dzisiaj znajdujemy się przed Bazyliką Świętej Klary, Święta Klara tam w środku ukryta, przynajmniej jej szcząstki doczesne. Jest coś niesamowitego i w Świętej Klarze, ale również i chyba w ogóle w kobietach jest coś niesamowitego, że potrafią dać wszystko. Kiedy kochają, to całymi sobą. Chłopy mają coś do tego, że trzeba ich do tej miłości przekonać, że trzeba ich nauczyć, że trzeba im wytłumaczyć. Może nie darmo Święty Paweł, jak tłumaczy małżonkom, jak mają się zachowywać, to kobiecie mówi tylko, że niech będą poddane, ale do facetów mówi: mężowie, miłujcie żony. Z reguły nakazuje się coś, co nie wychodzi, więc widocznie chłopom no nie wychodzi tak od razu samo z siebie kochanie, a pewnie paniom, kobietom łatwiej. Dlatego Święty Paweł mówi, musi tylko powiedzieć, no tam współpracujcie ze swoimi mężami, współpracujcie. Wracając, no chyba jest coś takiego w tej naturze naszej, że kobietom łatwiej wejść w relację, łatwiej dać całą siebie w tej relacji. Może dlatego, że doskonale wiedzą, jak powstaje życie, że to życie w sobie noszą i wiedzą, że żeby ono powstało, to trzeba się natrudzić. Mężczyźni jakoś inaczej myślą o tym i pewnie dlatego i w relacji z Bogiem zachowują się nieco różniej niż niewiasty właśnie. Zobaczmy, że święty Franciszek chodził po całym świecie, przemaszerował do Ziemi Świętej i Hiszpania, i całe Włochy, i tu, i ówdzie. A Klara potrafiła dać samą siebie Panu Bogu i zostać tutaj, aby Jemu służyć na modlitwie i przyjmować Jego miłość właśnie w taki sposób. Dzisiejsza Ewangelia mówi trochę o tym. Mówi bowiem o Marii z Betanii, o przyjaciółce Pana Jezusa, która jest siostrą drugiej jego przyjaciółki, Marty, i przyjaciela Łazarza. Rodzeństwo, które było w tej takiej wspaniałej komitywie z Panem Jezusem, do nich chodził, żeby odpocząć. Możemy sobie wyobrazić, że szedł do nich, jak się idzie do kogoś, kogo się strasznie lubi i się wie, że u niego się po prostu odpoczywa. Więc ta dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym niezwykłym spotkaniu w Wielki Poniedziałek, kiedy Maria czyni gest, który jest niezrozumiały. Podejrzewam, że nie tylko dla Judasza, ale również i dla innych, którzy byli tam zgromadzeni. Gest, który właściwie niczego nie zmienia, niczego nie wnosi, jeśli nie tylko... właściwie jedyne, co daje, to upiększa relację. Pokazuje, że jest ktoś, kto Pana tak mocno kocha, że jest w stanie zrobić wszystko i nie zwraca uwagi na poniesione koszty. A koszty były duże, bo Judasz za chwilę dodaje, Maria rozbija flakonik olejku nardowego, namaszcza Chrystusa i Judasz zaraz szybko kalkuluje, mówi 300 denarów, to kosztuje 300 denarów, kupię pieniędzy, można było z tym zrobić co innego. Jezus jednak mówi: chłopie, daj spokój. Są takie gesty, które się wykonuje, ponieważ się kocha. I chyba tylko ten, kto kocha całym sercem, jest zdolny do tak szerokiego gestu, do gestu, który po prostu nie zwraca uwagi na to, ile się wydaje, dlaczego się wydaje, ile trzeba zaangażować się, jak mocno trzeba pójść. I tego uczy nas i Maria, i Marta. I potem będzie uczył nas sam Jezus, kiedy na drzewie krzyża oddaje samego siebie do ostatniej kropli krwi. Mówiliśmy wczoraj, że chcemy porozmawiać w ciągu tych ostatnich czterech dni, w tych czterech dni, które żyjemy teraz razem, w ciągu tych dni niedzieli palmowej, poniedziałku, środy i wtorku, że będziemy rozmawiać o łzach. Ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, ale w tym dzisiejszym fragmencie nic o łzach nie ma. Nie ma, u Jana nie ma, ale jest u Łukasza podobna scena, kiedy inna kobieta namaszcza stopy Jezusa, właściwie nie namaszcza, obmywa. Czym obmywa? Deszczem swoich łez. Jeszcze raz pojawia się ten obraz kogoś, kto jest w stanie zaangażować wszystko, swoje piękno, swoje dobre imię, to o czym, to co ludzie pomyślą. No bo proszę sobie wyobrazić kobietę, która wyciera włosami stopy Jezusa. No przecież ludzie pomyśleli, że wariatka, że rąbnięta, że świrnięta. A Jezus mówi: zostaw ją, bo ma wielkie serce. I potem przypominają się jeszcze inne łzy, bo w tym dzisiejszym opisie Ewangelii znajdziemy Łazarza,
A Łazarz to był taki gość, który umarł. I Pan Jezus, jak usłyszał, że inni płaczą nad Jego śmiercią, to sam zapłakał, sam się wzruszył. Te dni Wielkiego Tygodnia mówią nam o kilku sprawach, ale kiedy chcielibyśmy widzieć Wielki Tydzień poprzez łzy, poprzez pryzmat łez, to mówią nam o tym, że trzeba modlitwę do nieba zanieść. Panie, zmiękcz nasze serca, żebyśmy potrafili się wzruszać, żebyśmy potrafili dostrzec Twoją miłość tam, gdzie ona jest i żebyśmy potrafili odpowiedzieć na tą Twoją miłość naszą miłością, nie bacząc na koszty, nie bacząc na to, czy ktoś pomyśli, że jesteśmy rąbnięci, czy nie. I niech Święta Klara, kobieta, która dała wszystko, która zaangażowała całą siebie, która nie wahała się i oddać swojego piękna, swojej piękności na służbę Bogu, niech się za nami w tym wszystkim stawia.